Cześć, ja jestem Mediafan, a to jest Vlog o mediach, reklamie i marketingu. Tak, to ja. Witajcie serdecznie. Ostatnio przez media branżowe przewinęła się taka informacja, że Iwo Zaniewski i Kot Przybora odchodzą z PZL. I to wywołało trochę bardzo ciekawych komentarzy, podsumowań w branży, bo ile wydarzenie samo w sobie jest oczywiście ciekawe, odchodzą tuzy polskiej reklamy, twórcy wielu wspaniałych kampanii, też takie trochę ciekawe poruszenie, no bo jakby trochę jakby z HP odchodzili Hewlett Packard, prawda? Z PZL Przybora Zaniewski odchodzą, więc jakby dzieje się. Zrozumiały szum w branży. Dla zwykłego konsumenta czy ma to jakieś znaczenie? Pewnie niespecjalnie, aczkolwiek wielu zwykłych zjadaczy chleba pamięta i kampanie, i slogany Noto Frugo, kampanie Żubra, Henio z Tesco był ich pomysłem, słynne kampanie Mumio, kabaretu Mumio z Plusem, Mariola o kocim spojrzeniu z takich starszych, Dog in the Fog. No, było ich mnóstwo, naprawdę. Ja każde kampanie PZL z przyjemnością wspominam. Co ciekawe, one też miały sporo nagród w takim bardzo ważnym konkursie reklamowym EFI. EFI polega na efektywności reklamy, czyli ile wydaliśmy i ile na tym zarobiliśmy. Jakie ta kampania miała efekty. Oprócz tego, że musi ładnie wyglądać, musi być przede wszystkim skuteczna. I tam PZL wygrało mnóstwo nagród. Ale okej, to tyle. To tyle jakby z tego takiego branżowego podwórka. Wiele dyskusji i najwięcej emocji wzbudzała najdłużej trwająca kampania właśnie Mumio z Plusem. Wiele przeczytałem artykułów, badań, analiz. Pojawiło się też mnóstwo pytań, jak te reklamy powstawały. Pojawiły się plotki, że to właśnie twórcy podpowiadali kabaretowi, jak to ma wyglądać, albo to kabaret sam improwizował, jak to wyglądało. I mam taki materiał, wygrzebałem z archiwum, jak wyglądała sesja nagraniowa takich spotów. Co ciekawe, ja przynajmniej ten fragment, który za chwilę zobaczycie, ja sobie nie przypominam, żeby on ostatecznie wylądował w jakimś spocie, jest więc takim niewykorzystanym fragmentem. Niemniej jednak ciekawostką i z okazji właśnie podejścia twórców, myślę, że warto go sobie obejrzeć, przypomnieć i zobaczyć, jak powstawały najciekawsze reklamy kabaretu Mumio dla marki Plus. Tymczasem do zobaczenia. I przypominajcie naszym klientom o konkursie z okazji 9 urodzin Plusa. Ło! Zapomniałem. Co ty miałeś? Tej kobiecie co była ostatnio, zapomniałem powiedzieć. No stary, no jak to, no? No na o tej specjalnej ofercie przypomniałeś jej? Jakiej? Specjalnej. Jakiej? Nie przypomniałem nic. No nic nie przypomniałeś? No nic, no! Przez ciebie, bo tymi pieczątkami zawsze stukasz, jak przychodzi jakaś kobieta. A kiedy to było? Nie wiem, zawsze stukasz. Ale kiedy to było? Przypomnij sobie. No przecież dzisiaj cały miałem parę klientów, to... Dzisiaj cały dzień po prostu segreguję spinacze. No właśnie. I temperuję ołówki. To przeszkadza ci to? To jest głośne? Głośne według ciebie? Nie, to też? Psychiczną jakąś formę. Znęcania się. Się psychicznie na mnie znęcasz. Bo jak ktoś do mnie przychodzi, ważny, to się znęcasz i odciągasz uwagę. I moją, i tego kogoś. Czy myślisz, że spinacze są takie jakieś mało atrakcyjne? Jak ktoś przyjdzie, to od razu ktoś się rusza, to patrzy, ta nie? Pani tak przyszła, jak na ciebie spojrzała... Właśnie nie, bo ja nie mam co ruszać. Bo jak ona stoi za monitorem, to czym ja mogę ruszać? A ty mierzasz spinaczami i ona po przekątnej od razu filuje na spinacze. No to ja wtedy zapominam, chyba oczywiste, jak ona patrzy na te spinacze pieprzone. Jak ona na mnie spojrzała, to ja musiałem coś... Człowieku, bo... zajmij się sobą, że masz mało klientów, to nie jest moja chyba sprawa, nie? A potem ja zapominam i ja mam problemy. A ja mam wrażenie, że specjalnie to robisz, że odciągasz. Specjalnie odciągasz uwagę, bo wiesz, że się sypię. Ja się zawsze sypię, jak są jakieś promocje. Pierdoliłem się ostatnio, jak była jakaś ta rabatowa oferta, też nie powiedziałem dwóm osobom, to potem miałem nieprzyjemności przez siebie. Nie, no sorry, coś ty. Czekaj. Nie, no.
Nie, nie kabluj, nie, proszę po prostu, cię. Po prostu ja mam tego dosyć. Proszę cię, nie kabluj, kurde, no. Przynajmniej tyle, no. Proszę cię bardzo. Proszę cię, nie kabluj, no wkurwiłem się, masz, no sorry, no. Stary do ciebie teraz, masz. Coś ty, przecież zaczynam na wyłącznik. O kurde, nie to. Czy to jest człowiek, to jest... Halo? Co? Nic, już nieaktualne. Przepraszam bardzo, nie, bo chcieliśmy się tutaj poradzić, dlatego że mamy takie różne tutaj oferty i dwie osoby powiedziały, że one bardzo chętnie, to... No. Dobrze. Powiem. Do widzenia. Mam cię pochwalić, nie wiem za co. Okej. Okay. Możemy się umówić, że... Nie było tematu. No. Ale co ja zrobię teraz? Ja nie przypomniałem tym ludziom? A jak oni pójdą na donos? A jak się wygadają przypadkiem? Przecież ja leżę, człowieku. Już nie moja brocha. Szefostwo sprawdzę, mają wszystkie tam... Ja nie mogę, całe se kurde teraz przez ciebie... Czemu? Rubrykę pomalowałem, no. Na czerwonymi kolorami, no. No czemu przeze mnie? No przecież mnie zagadał, no. Jak moja rubryka teraz wygląda? Ja tu cię zagadałem, przecież to... A co ty zrobiłeś? No widzisz, kratka, mam teraz jakiś taki wzorek zrobiłem głupi. Fajne. Fajne? No. Może faktycznie nie jest, bo... Moja córka robi w szkole takie ślaczki, to nie jest nawet lepszy. Tylko ja... No to masz. Robiłem jej ostatnio takie formy zwierzęce, wiesz? Takie są jak słoniki, się trzymają za trąbę, za ogon, za trąbę, za ogon. Takie niekończąca się taka historia. Że wiesz, się wydaje, że to jest... Nie no, to jest geometryczne, takie bardziej islamskie. Dziubek w dziubek. Dzwoni mikrofon tam, wiesz. Odbierz. Mikrofon? Dobra, nie ma sprawy, to jeszcze raz sobie, tak? Słuchajcie, nie wiem... Nie wiem jak tam z czasem tylko. Wie pan co, no ja jeszcze mam taki numer, tylko że to jest, może być to dla pana szokujące. No. To, jak pan go zobaczy, to może pan mieć jakieś problemy takie sercowe czy coś, dobra? No to ryzykuje pan? No. To musi pan podpisać zgodę. Zgadzam się na użycie ryzykownego numeru. Zgadzam się na zobaczenie. Dobrze. Się na zobaczenie ryzykownego numeru. Ale nie macie tu numeru? Niech pan podpisze mi. Ale nie tak, krwią musi pan podpisać, niech pan sobie otworzy żyłę. Dobrze. Okej. Okay. I teraz uwaga. Ja tego nie mogę widzieć, bo ja mam od razu się, kurde. Mhm. Jest już taka na początku siódemka? No. Jest? No. To jest ten numer i co? Mnie to nie bierze. Poważnie? W tej sytuacji my musimy z panem podpisać umowę osobno i będzie pan takim naszym komandosem od numeru.